jest dobra. To ty tak wyjesz tam? Jezu, karetka, policja jedzie. A to po ciebie, co? Po mnie jedzie policja, człowieku. Ale po twarzy cię, zobaczyła cię z twarzy i jedzie od razu, wiesz. Ja w maseczce jestem. Ale w maseczce takiej... Konona? Tak. Poszedłem do lekarza, rozmyślałem... A mi baba kurna mówi, że w maseczce trzeba. Ja mówię, że nie mam maseczki, to można u nas kupić. A to powiedz, że ty nie masz pieniędzy, bo rapa ci wszystko. Proszę bardzo, złotówę. A powiedz, że nie, bo wszystko rapa ci ukradł. I ona ukradł. Człowieku tą brudną łapą, co... Tak, co trzymała... wydawała, ona ci potem tą maseczkę daje. To nie ma żadnych maseczek, wyłącz tam. Wiem tylko, że sezon na szczupaka się zaczął wcześniej. No można, to jest super, już wiesz? Można, już. Tak, już można, to jest bardzo ważna sprawa. No i trochę o rybach od ciebie też wiem. No, że ryba ma łuski i śluz ma ryba. Tak, i że 0,4 już jest dobry na obiad. Ale ci, którzy łowią na przykład 5-7 lat, to się najlepiej znają. Wiedzą, że sum ma wąsy. Bo to podobno jakieś szkolenia prowadzą w tym. Prowadzą szkolenia 1500. Tak, tak. Że są zagraniczne szkolenia prowadzone w łowieniu sumów. Dokładnie tak jest. I to nie są tanie rzeczy. To jest jak zupełnie jak szkolenie na przykład z Excela. To jest mniej więcej takie szkolenie jak szkolenie na F-16. I że szczupak jest król wód, a niektórzy twierdzą, że to sum jest król wód. Takie są to zjada. A niektórzy dzwonią do mnie, że niektórzy influencerzy złowili w drugim rzucie bolenia, rozumiesz? Teraz. Oni są naprawdę... Kiedy? No chyba... Nie wiem, bo teraz mi dzwonili i takie głupoty gadają, wiesz, bo nie mają co gadać. To mi mówią, że w drugim influencer złowił, wiesz. Ja to zawsze myślałem, że jak się na ryby chodzi, ja to się nie znam oczywiście na rybach, ale zawsze mi się tak wydawało, że jak się na ryby chodzi, to, że to się uchodzi dla własnej przyjemności. No niestety. Nie, czyjeś. Nie każdy tak ma, jak my. No to jest po prostu, ja ci powiem, to jest coś takiego jak... Nie wiem jak to nazwać, ale coś takiego jak... Bzykanie gumowej lali, ten ekshibicjonizm. Tam na przykład ktoś wyznacza tam, że o, to jest twoja wędka, nie? Tak. Tak, a potem jak się nie dajesz rady, to i tak to wyciągnie? No bierze, zabiera ci wędkę i wyciąga ten człowiek. I zabiera wędkę i wtedy ją złapa. I ją złapa. W zależności od tego, czy jest duży, czy średni. Jak jest średni, to ty, a jak jest bardzo duży, to... To on, tak. I mówi potem, o, to rekord polski jest, tak. A ryba o pół metra krótsza niż wyznaczona, 260, ona ma 200 i rekord polski, rozumiesz? Dobra, słuchaj, Piotrek. To ja. Idę się zrelaksować. A co, lewą czy prawą? Nie, normalnie prosto. A, prosto. Żebra wyciągłeś się tego. Dobra. To na razie, Maria. Prosto, to tam gdzie w zasięgu nie ma ludzi. Cześć, na razie.